Kto nie zalajkuje, ma wpierdol. Dobra, zaczynamy. Kierele syli, że was kurwy pocieli. Ja po tą jebaną licencję. Jaką licencję? Na broń. Proszę oczekiwać na wyższą rangę. Co za kutas, co? Obraza funkcjonariusza. Ale mój, że wielki, pokazałem na mojego fiuta. I co? Idźcie stąd! Tylko planko mam. Ja pierdolę. Bo ja zbieram listy do świętego Mikołaja, coś chcecie. Zapraszam na resepcję, proszę opuścić tutaj na drzwi. Ty kurwa wszystkich, jeden, drugi, trzeci, czwarty, nauczyć kurwa jak się... Za drzwi zapraszam. Bo was wyprowadzę zaraz, za drzwi. Dawaj, chodź. Są otwarte to czas. Panie, a można porozmawiać kurwa z jakimś policjantem? Tak, witam. Nie. Można, jak najbardziej. O, witam serdecznie. Witam serdecznie. Jest menu, pan czego. Umiesz na tym radiu odpowiedzieć, czy co? Witam, w jakiej sprawie? Idą po ciebie, Gleba, idą po ciebie, spierdala! Halo. Odejdź, kurwa. Ja się zgubiłem. No chodź. Perra, jalla. O ty szmato. No nie, ha! Oj, święty Mikołaj, normalnie. Mordo! Ja. Mordo, ja jestem elfem. Co chcesz dosyć na święta? Ja? Ej, pieniądze! Pieniądze mi daj, proszę, pieniądze! Pieniądze! To nie jest koncert życzeń, kolego. A gdzieś spotkać świętego Mikołaja? Stój, postelam. Nie ma, siadaj. Kolego? Siadaj! Kierownicę, no! No idiotko! Mam dla ciebie prezent. RDMI. Ja słyszę, że mam kurwa lagi. To jeszcze mnie lutuje. Ty, a czemu cię najebali? No nie wiem, stary, RDMI wleciał, nie? Tak zwany. Gonię go, a ty jesteś w samochodzie. Kadet. No o kurwa. Ty, drogówka, nie denerwuj się. Te, bo tak coś się składa, że chyba otwarte. Ej, weź się go jakoś, wyrzuć się ty do tego pasażera. Jedź. Wysiadaj. Dlaczego? A jak jestem złodziejem na przykład. Dobrze. Już rozumiem, proszę pana. Zbieram listy do Mikołaja, co byś chciał dostać? Klamę. Klamę? Klamę? Klamerkę do prania? No. Ty, masz wytrych? Ja? No. To daj, to zapierdolę radiowóz. Ej, masz wytrych? Ale ochroniarz mi dał te. Masz. Co ty ro... Ej no, co ty robisz mi? Kradniesz to. Niech ty kradnie. Nie, naprawia. Co? No widać, naprawia silnik. Okej. Ty strzela do mnie, strzela! Los Santos Customs, okej. Okay. Witch Shop? Aha! Sadzonka weedu. THC spray. Ja myślę, że tu susz kupię normalnie. Słucham pana. Jesteś w stanie mi to naprawić, jak nie jestem na służbie? No mogę się naprawić. To da. Mogę pan wizytówkę pokazać? Co? Wizytówkę. Jaką wizytówkę, panie? No wizytówkę. Ale po co? No chcę po prostu zobaczyć. Ale ja jestem poza szubą i pytałem się, czy mogę tak. No dobra, ale jak wizytówkę? Wizytówkę. Jaką wizytówkę, panie? Przecież ja nie mam obowiązku dawania wizytówki. Wzywaj policję. Ale przecież ja nie ukradłem tego. Nikt nie ukradłeś, jak to z policji. No ale to, że z policji nie znaczy, że to ukradłem. Tak. Pokaż. Ale ja nie jestem policjantem, panie.
Więc co, ale... No to czemu pan się pojeżdża? Dobra, drogówka, to teraz weryfikuję, czy to twój pojazd. Dlaczego się... Bo drogówka nie ma głosu, nie odzywa się drogówka, ja chcę rozmawiać tutaj. Okay. A w się ma tę sygnalizację. Ale panie, ja nie jestem policjantem pierwszy, więc o co problem? Panie, jakby mógł pan to odholować. Dziękuję. Dobrze. A ty drogówka się ten, lepiej nie odzywaj więcej. Iść tam mandaciki, zaparkowanie stawiasz. No co mi zrobisz? A rączki to ty wiesz, co sobie będziesz z nimi robić. A, tobie to zrobię po służbie, jak cię spotkam. Okej, dawaj. Po służbie, rozumiesz? A nie to teraz. Policyjka. No to mnie nie znajdzie. No a, iść tam, drogówka. Bileciki, okay. Zaparkowanie wystawiaj. Tak będzie, dokładnie. Dlaczego pan nie chce opuścić warsztatu? Po pierwsze, bo... I chciał ukraść to Audi. Nie chciałem ukraść, oglądam dosłownie tylko to Audi. Tak. Stary, jakbym chciał ukraść, to bym wyciągnął wytrych i bym to zwytrychował. Poprosiłabym najpierw o odpowiedź w moją stronę, nie lekceważąc tego. Na jakie pytanie? No, to dlaczego panie chcą opuścić mechanika, skoro proszę ładnie, grzecznie o to? No bo to jest zakład, w którym chyba można przebywać, tak? I tutaj no, świadczyć to nie jest usługi. Przebywalnia ani hotel, proszę pana. Jeżeli pan potrzebuje jakieś naprawy, to zapraszam przyjechać autem i wtedy zrobimy. A to u mechanika może być tylko autem, tak? To czemu na przykład tu stoi, wy stoicie tutaj, o ten pies? Co to jest pies? Co to jest? Jakiś sklep zoologiczny? Pies, pies szefa. To jest pies szefa. I szefa. No i szczerze, jak pijcie, to mam. Wynieście mnie, bo mnie nogi bolą. Nie wiem, czy ty, człowieku, jesteś normalny? No nie do końca. Bo już mnie denerwujesz, stary. No ty mnie też. No nie wiem, to wy się spakaliście, jak stałem w środku. No jak chcesz, to nie ma problemu, zaraz chłopaki, bo cię przyjadą, tylko możesz kurwa, żeby nie... Aha, czyli groźby karalne. Nie, ja tylko mówię o prostu. Nie, to były groźby. No stary, nie wiem, kurwiasz tylko ludzi, nie wiem, co ty chcesz. Ale stary, ja sobie tylko stoję, a wy tutaj tylko kółko adoracyjne robicie. No kurwa, jak tańczysz jak pajac zjebany, no to co ty sobie myślisz do chuja? No i co, co ci zmienia w życiu? No to, że kurwa może wszystkich rozpraszasz? No to spierdalać do środka, no to stoicie. No to ty spierdala, ja nie. Idzie to, ale nie... cię kurwa na psiarski. Nie tejzuj go, no po... Znaczy słuchaj, jak wrócisz i będziesz przeszkadzać i oni cię tu przyślą, to już na cele idziemy. Znaczy on ma blacklistę, nie? To nie może wrócić. A, bo ja mam blacklistę. Aha. Mam to w dupie, odkryj mnie. Fiuta też. No Fiuta też mam czarnego. Dobra, twoja matka miała tym najlepiej. Jak się robi to na recept. Ty gadasz, chłopie. Oho. Wysiadaj, wysiadaj. Ale to jest moje auto. To jest moje auto, wypadale. Potrącę go, bo mnie wkurwił. Się wpierdolę w niego. Strzela do mnie, pedał. Strzela, głowa nisko. Łysy. Aha. Ola! Wysiadasz z tego. Jasne, nie ma problemu. Pani policjantko. No i baja. Prawiemy im safe. O kurwa. Nie, ty tutaj wszedłeś. Drzwi były otwarte. Przyszedłem z kolegami. Siema. Czemu tutaj wchodzicie niby? Drzwi były otwarte. No normalnie otworzyliśmy. Na dół chodźcie. Łap go. Spierdalaj, na mechanika. No i chuj. Dawaj, wahaj. Wachy nie ma. Ej, co? Ała, co wy robicie? Zmykajcie ris! Kurwa. Dobra. Wypierdalaj! Ja już byłem zutowany, jak coś. Wypierdalaj raz! Arbitaż Nela, kurwa! Kiedy napierdalam, no muszę lecę! Ta bicia jak kurwa przecina, wiesz! Jestem pierdolonym szefem mafii. Sztuk przyjęli księdza P. Morda do parafii. No pedofila, ona do mnie pierdoli. Czemu co ty mówisz?